W dzisiejszym odcinku zobaczymy, kto najdłużej z widzów przeżyje na grillu. I mamy problem, ponieważ na razie, co widzicie, widzowie są na górze. Jeszcze tutaj są barier bloki, które zaraz znikną, więc to będzie naprawdę bardzo trudny event. Jednakże z tego, co widzę, to już niektóre osoby wypadły. Ten tutaj typ na przykład, nie wiem, co robimy, stary, palimy go chyba, nie? No w sumie wypadł z grilla, dobra, nara gościu, ty znikasz. A nawet jeszcze nie zaczęliśmy konkurencji, więc dzisiaj będzie naprawdę, naprawdę trudno. Witam was w kolejnym odcinku Minecraft Extreme. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc strzel suba, byku albo byczko. Byczko? Krowo. Bo nie ma byczek, są krowy. Ale dobra, nieważne. Nie chciałem nikogo obrażać. Aktualnie na arenie nie wiem, ile mamy osób, ale prawdopodobnie o wiele więcej niż byśmy potrzebowali do tego, by spokojnie przeprowadzić event. Zresztą wydaje mi się, że będzie mega trudno. No tutaj popatrzcie, kolejna osoba spadła. Ja nie wierzę. O co dziś z tymi Steve'ami? Dlaczego Steve'y są totalnymi noobami? Czy masz na to jakiś pomysł, jakieś wyjaśnienie? Nie, nie, logiczne? Nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia. Wniosek jest jeden. Minecraft to pay to win. Jeżeli kupujecie skiny, to lepiej żyjecie. A teraz tak, trzeba by było zacząć, więc żeby nie było łatwo i żeby nie było żadnych udogodnień, to pozbądźmy się bariery. Event start. Zaczynamy. Wszyscy na stone. Dobra, i teraz robimy tak. Replace barier na zero i uwaga. To jest fajna słowa, ten spadnie. Ile graczy spadło, to jest jak jaki szok. Ej, co jest? Ile ich spada? Dobra, trzeba patrzeć, czy tutaj nikt nikogo nie spycha. Słuchaj, ja patrzę, czy nikt nikogo nie spycha. Ty się patrz na dół, czy nikt nie próbuje uciec od ognia. Jak coś, to pamiętaj, dbaj o ogień, żeby się cały czas tlił. Ewentualnie mogę zrobić tak, że tutaj zrobię lepiej, żeby się wycwanić. Region define grill. Dobra, teraz jeżeli wszędzie naprawisz ogień, to oni już nie będą tego ognia mogli niszczyć. Co on tutaj myślał, że się uratuje? Nie mogę go teraz naprawiać, bo jest region już. A, no dobra, dobra, dobra. To ja naprawię, okej? Okay? Bo oni tutaj mi poniszczyli mój ogień. O. Co? Co? Jak ten wypadł? Ej, ty! Ten z kapturem. Wypadłaś, to nara. Kto z kapturem? Ten? Dobra, ej, ty, on cały czas leci? O, dobra, idealnie wpadł do ognia, więc pamiętajmy, że nie może tutaj grać nie fair play, bo nie fair play to będę grał tylko ja. Co to Alex tu robi? Ty też wpadasz do ognia. Ej, tam kolejna osoba spadła. Co jest? Ej. Ej, 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 ej. Ty tutaj spadasz, bo ty tutaj innego uderzyłeś. Proszę się nie bić. Cały czas, widzowie, ja nawet nie zacząłem się robić konkurencji. Widzowie sami się dyskwalifikują, pomimo tego, że nie może, co jest z tym szrekiem nie tak. No dobra, więc żeby im nie było tak łatwo, może zróbmy tak, że wszyscy będą musieli przyjść na czerwoną linię. O, żeby ich troszkę tutaj przemieścić, wiadomo. Wszyscy na czerwoną linię. Stary, założę się, że będą sami spadać, nawet tutaj nie dojdą. To jest najprostszy parkour. Dobra, jedyne co mają do roboty. Oj. Teraz na drugą stronę. Ej, a ty co robisz? Ty to chyba tutaj oszukujesz, co? Dobra, nie, ty typ się chyba zbagował, więc tego typa trzeba odpaść. Gracze spadają, że została tylko połowa, a to jest, słuchajcie, najprostszy parkour ever. To im starszy strzelać o jeden blok i to nawet nie śpiesznie, bo nawet nie kazałem się ścigać. Oj, tam spadł jakiś Steve mimo wszystko. Już nie musicie tam stać. Dobra, ale czy mimo wszystko rozdzielą się? Czy będą tutaj cały czas stać? Ej, bo tutaj w ogóle, bo tutaj jest błąd logiczny. Tutaj jest miejsce, które wygląda na bezpieczne, ale nie powinno takie być, ponieważ nie powinno być żadnego miejsca bezpiecznego. Wszyscy musicie zejść z kraty pod ścianą. Macie 3 sekundy. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, set 0. Czy ktoś spadł? Tak, spadła tam jedna osoba, albo nawet dwie. Ej, tutaj cały czas coś się pali. Co jest? No dobra, mam nadzieję też, widzowie, że nie pozbędziemy wszystkich za szybko, bo tutaj naprawdę dużo nie trzeba robić. A żeby wygrać ten turniej, czasem trzeba mieć więcej niż 1 IQ. Albo 0, bo w sumie to nawet nie zrobiłem jeszcze żadnej konkurencji, w której bym próbował zabić kogokolwiek. No dobra, skoro mamy tutaj kratki, to co gdyby dać tutaj na przykład jakieś, o, szkielety? Nie wiem, czy to się uda. Aha, nie, to muszę niżej zrobić. Skeleton? Okej, okay, ale to tutaj będzie jeden boks, tutaj będzie drugi boks i to nie używa oczu, ten nie widzi, że tutaj coś się dzieje. Uwaga, kościotrupy czy kogoś zrzucą. Oj, dobra, tamten Steve walczył, ale nie wiem, czy potrzebnie, ponieważ wystarczyło się odsunąć, ta to w ogóle, ona nie wie, co się dzieje, ona nie ma pojęcia. Ten chłopiak za
daleka dostał, co jest? Oni tam wpadają szybko. Yo! Ej, oni naprawdę, ja nie wiem. Pompa, może chciałbyś spróbować, nie wiem, dołączyć do nich i powiedzieć, czy to jest serio aż tak trudne, by unikać strzał szkieletów? Jasne, już się robi. Dobra, to dawaj, stary. I dawaj, stary, na pierwszą kratkę iść. Dawaj iść jak najbliżej i pokaż, że się da. Ale bez creative'a, oszuście. Masz creative'a, ja to wiem. Ja to wiem, ja to widzę po prostu. Nie, jestem po prostu OP. OP? Dobra, oni chcą jeść, więc zróbmy tak. Pozwólmy, ej, postawmy im ciasta tutaj i zobaczymy, czy ktoś tutaj podejdzie po te ciasta do tych szkieletów. Dobra, podchodzą. O nie, najgorzej na świecie. Ten chłop w ogóle sam spadł. Dobra, zjedli jedno ciasto. Te szkielety, ajajaj, te szkielety działają zbyt dobrze. Ile tu jest cały gracz? Ej, słuchajcie, było tutaj 70 graczy, aktualnie graczy jest 8. Rozumiecie to? Dobra, zrzucam szkielety do otchłani. Zobaczę, że oni tutaj w ogóle po to dojdą, bo to jest, nie, to jest tragedia, stary. To jest istna tragedia. Dlaczego oni spadli na tak prostej rzeczy? To znowu się tutaj spalił. To ona nawet nie doskoczyła do tego bloku. Nie, nie wierzę w to. Po prostu, no nie. I tym oto sposobem mamy 6 graczy? Nie zgadzam się z tym. Dobra, stwierdziłem, że dodam tutaj kilka osób. Pozwolę kilku osobom wejść, więc mają na to 10 sekund. Uwaga, czas się skończył. Dobra, usuwamy barier. Zobaczymy, czy może teraz przyjdą bardziej ogarnięci widzowie. To będzie ostatni, słuchajcie, dodatek do tego całego eventu, okej? To znaczy, już więcej nie będę dodawał osób. A dodałem, bo kurde, było licho. Film się ledwo zaczął, a już wszyscy zginęli. Tak, widzowie naprawdę nie mają żadnego skilla. Chociaż nie powiem, no zawsze jest jedna osoba, która wygrywa, więc jakaś tam jedna na 100 się trafi. Teraz tak, skoro wszyscy tutaj sobie grzecznie siedzą, nikt się nie bije. Tutaj w ogóle mamy, jak on się nazywał? Hagiwagi. Hagiwagi, to może, o, idealnie. Hagi, o nie, ten Hagiwagi skoczył sam, WTF! Ja tylko do niego podleciałem, a on zaczął iść. Ja chciałem, żeby się pobawić z nimi w berkę i żeby on był berkiem. Hagiwagi, ty miałeś tą szansę życia, spadłeś, nawet nic się nie stało. Ej, no o nie, ta Alex. Slon 2137. Slon 2137. Oszukiwanie na konkursie, dobra, są zbanowane. Tobie odbudujemy schodki, bo ty zostałaś zepchnięta, chyba? Tak, to ona została zepchnięta, tak? A, no, nie, tak, no, właśnie się zastanawiałem, jak to zrobić. No, schodki zbudować, no to jest bardzo prosta rzecz do zrobienia w Minecrafcie. Ale, dobra, lecimy dalej, słuchajcie, teraz może jakby tutaj zespanować fantomy? A to zrobię tak, Samon, fantom, dobra, fantomy z nieba. Muszę im napisać, bo oni się sami nie skapną chyba. Dobra, są fantomy, latają, ale ja tutaj nie widzę, żeby jakikolwiek damage im zadawały. Na razie tutaj podchodzą dopiero do ataku. Widzowie są mega przestraszeni. Wszyscy patrzą w górę i pierwszy widz są upolowany przez fantoma. Wpadł za kratę. Uwaga, drugi fantom podchodzi i yo, dwa fantomy jednego typa zaatakowały, ale dał sobie radę, a potem spadł sam. Hey, yo! Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Lecimy dalej. Kolejne fantomy atakują. Wow, dwie osoby zostały zrzucone. Widzowie dobrze też przekminili niektórzy, żeby stać pod ścianą. Tam jest najmniejsze prawdopodobieństwo tego, że się po prostu wypadnie. Zaraz, czemu on zginął? Co tu się stało? Sorry, widzowie, ale nie widziałem. Widziałem, jak sam ginie z siebie. Dobra, oni sobie jeżeli dobrze radzą, ale ten Steve, dobra. O nie, one atakują tego Steve'a szturmem. Co jest? Hey, yo! Oj, spadł finalnie. Finalnie nie dał rady. Wszyscy pod ścianami. Czy to jest idealny sposób na to, żeby się uchronić? Ej, wszyscy są, popatrz, tak podzieleni, że praktycznie każda osoba zajmuje jedną kratkę po jednej stronie. Na przykład tutaj. Wygląda, jakby byli podzieleni na dwie drużyny. Nie? Delikatnie. A czemu ty strzelasz te fantomy? Poluję na nich. A ty miałeś tu mi pomagać, a nie polować na jedzenie na rosół. Rosół z gołębia. Nie polecam. Ciekawostka historyczna. Czy wiecie o tym, że kiedyś jedzono gołębie? Ale były niedobre, więc już się nie je. Oj, co to ty spadłeś? Okej. Okay. Poślizgnęła mi się noga. No to możemy lecieć od razu kolejnej konkurencji. A myślę, że teraz śmiesznie by było, jeżeli zniknąć by losową jedną kratkę. Uwaga, jedna kratka zniknie. I zróbmy tak. Dobra, zrobię to na ślepo, okej. Okay. Powiedzmy, zaznaczę raz, dwa, trzy, cztery. Na przykład tu, tą kratkę zaznaczę, nie wiem, tutaj jest. A dobra, zaznaczę ją, ciekawe, czy ktoś z niej odpadnie. Set, zero, okej. Okay. Spadły dwie osoby, więc dobrą kratkę upolowałem. Spada kolejna kratka. Dobra, i zrobimy teraz tak, wyliczanka. Ene, due, rike, fake, enus, deus, cosma, deus i morele, bax. Okej, okay. Więc kolejną kratką jest ta, tutaj, której są trzy osoby, więc trzy osoby żegnamy. A tam jeszcze jakiś kolejny spadły. Ile osób jest na dole? Co jest? Yo! Dobra, kratki wracają. Kolejna sprawa. Myślę, że można by było zrobić im wyścig, ale jak mówię, że można zrobić im wyścig, to już mam przed oczami to, jak wszyscy spadają do otchłani. Wszyscy pod ściany. Ale dobra, zrobimy im wyścig.
wyścig. Tutaj po tym, odstąd dotąd. A co powiesz na to, żeby zrobić im wyścig, ale na jump booście? Na jump booście? O nie, to brzmi mega źle. Możemy dać się potem jump boosta, spokojnie. No, może być trudno tam przeskoczyć. O kurde. Czterech graczy po jednej stronie, co jesteście. Chodźcie na drugą. Dobra, oni się chyba skrapnęli, że chodzi o nich, czy się nie skrapnęli? Dobra, skrapnęli się. O nie, ja to naprawdę kiepsko widzę. Teraz tak, zróbmy start tutaj. Ty, Alex, idź do nich. Zejść z tej też. Dobra, czy oni dadzą radę wyskoczyć? To jest główne pytanie. Co ty tam rozwalasz, że to widzę? Bedrocka mi rozwalasz, gościu. Mogę przejść to, Alex, bo tam stoi się patrzy. O nie, on spadł! On spadł! Wytyfy! Dobra, tutaj, gdzie czerwone, będzie linia startu i mety. Będziecie robić kółko. Kto ostatni zrobi okrążenie, odpadnie. Dobra, wszyscy się przesuwają tutaj do startu. Mam nadzieję, że po... O nie, ona spadła. Ona wskoczyła już na zajęte. No trudno, trzeba uważać co jak kroki. Więc gdy to zniknie, start. Więc uwaga, usuwam set 0 i let's go. Dobra, już pierwsza osoba spadła, druga, trzecia, ty spadłaś, ty nie oszukuj. Tamci się dalej ścigają, są tutaj czterech graczy już tylko. Ojojoj, to wiele więcej ofiar, ani jeżeli gdyby było, gdyby biegli na spokojnie. Ojojojojoj, ojojojojoj, dobra. Więc mamy cztery osoby, mamy trzy osoby, jedna spadła sama. Ech, dobra, wiecie co, jak widzę, ten event nie ma głębszego sensu, iż widzowie są po prostu za głupi, co jest nie tak z moim skinem, kościół. To jest mega złe, to jakiego ten typ ma skina, naprawdę, czy ty to widzisz? To jest... skośny gościu! Dobra, bo ja tutaj... Oj, ja tutaj zepsułem. Prawie ich zabiłem niechcący. To było bardzo bliskie. No tego się nie spodziewałem, a na szczęście przeżyli, więc nie muszę się czuć za nic winny. Skoro mamy trójkę osób, to może zróbmy tak. Ja wiem, jak zrobić łatwo dyskwalifikację, okej? Okay. Popatrz, to będzie... Na jumpbooście nie jest tak łatwo w sumie. Na jumpbooście nie jest tak łatwo? No dobra, no to ej, dajmy im jumpboosta, ale zróbmy tak, żeby każdy po kolei przebiegł tego grilla od prawej do lewej. To jest najprostsze, co może być. Co nie? No bo to stary, widziałeś kiedyś prostszego parkour niż to, co jest tutaj? Nigdy. To jest stary parkour dla ludzi, którzy nie mają myszki. I nie wiem, i mózgu chyba też. Ej, co on zrobił? On przebiegł po prostu między tym. Na czerwoną linię. Dobra, ja mam nadzieję, że oni tutaj dojdą w ogóle, że bo tu wciąż skoczą. Jest barier. Dobra, jest hit. Tym. Gdzie jest barier? No między kratkami. A, dobra, bo on tutaj wrócił. Nieważne. Faktycznie, bo ja usuwałem niektóre zmiany i po prostu tak się stało. Robimy tak. Replace barier na zero. Okej. Okay. Teraz, o, nie myślę, że ten Steve już spadł. Ja już mam przywidzenia. Zrobimy nie wyścigi. To znaczy, będziecie biec po kolei. Na czas. Najpierw Steve. Nie, najpierw zobaczę, czy w ogóle dadzą rady. Dawaj na drugą stronę. Dobra, typ skacze. Ej, dobry w sumie sobie lifehack ogarnął. Po przekątnej, no. Ta, po przekątnej. To jest dobre. I widać, że ten typ może nie ma skina, ale gra jakby miał skina. Dobra, teraz chłop ze skinem, który w sumie może lepiej jakby go nie miał. Teraz ty. Dobra, a nawet nie muszę pisać. On już wie. Dobra, więc leci. I tak samo. Ta sama strategia, czyli biegnięcie na skos. Dobra, dał sobie radę. I ostatnia osoba. Czy ty dasz radę? Czy może... Oj, jak skoczył się, wystraszył chyba kapkę. Ej, on po prostu biegnie na wprost. Ja myślę, że to go może zgubić. Ale nie, dobra. Dał radę. Siema, kojarzy ci ze spawna. Opowiedz o tym więcej. Nie mogę patrzeć na tego skina. Po prostu nie mogę patrzeć na niego. Ten Steve, to znaczy ten skin, to jest autentycznie wygryw dzisiejszego eventu. Opowiedz o tym, jak się poznaliście na spawnie. Czemu cały czas ludzie giną? Cały czas mi się wydaje, że ludzie, którzy tutaj wpadali, po prostu budzili serwera i teraz jak wchodzą, to po prostu się rozpią w ogniu. Nie znam go. Nie, chodzi, że ja ze Steve'em, chyba. Chyba, to on sam nie wie, o co mu chodzi za bardzo. No dobra, no to jest podejrzane. Ja cię nie znam. Ja ci nie znam, no. Zróbmy tak, wyłączmy na chwilę ogień, bo chciałbym, żeby w tej konkursie odpadła jedna osoba, a nie dwie. Więc zróbmy tak. Set 0. Tutaj nawet zatkam. Słuchajcie, zrobię zabezpieczenie, żeby nie odpadła osoba, która nie miała odpaść. Teraz, słuchajcie, gdy napiszę start, będziecie się ścigać. Razem. Razem. Kurde, źle napisałem. Do czerwonej linii. Ostatni odpada. Jasne? Ok. Git. To start. Dobra. I teraz uwaga, kto będzie ostatni? Kto z nich ostatni dobiegnie do mety? Zobaczmy. Uj, i jeden spadł. Dobra. Można powiedzieć, że jakby, no słuchajcie, dwóch spadło, ale ten typ nie doszedł, no niestety, zróbmy tak, słuchaj gościu, ty tutaj masz, o, tobie, ty nie,
ty nie! Nie, co? Było blisko! On też chciał zginąć! Co jest w ogóle? Dobra, tobie budujemy schodki na górę, gościu. A nie, bo tutaj źle zbudowałem te schodki, tak się nie da wejść. Ale tutaj też się nie da wejść. Okej, okay, to mi się bardzo podoba. Teraz weźmy tutaj całe to miejsce, na nowo zapalmy. Set fire, okej! Okay. Dobra, tutaj tepam Oscara, tak? Tutaj będzie Oscar, dobra. I teraz, słuchajcie, czas na finałową rundę, czy co? Musiałeś tam rzucić krowę. Ja wiem, że to jest grill, robię ale... steka. To jest bardzo złe. Myślę, że pewne osoby by cię mogły znienawidzić, ale żeby nie było, nie powiem, o kogo chodzi. Więc tak, co im dać do walki? To jest pytanie główne, bo szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy im nie dać po prostu nic, żeby się bili PvP, czy dać im jednak różki odpychające, bo wtedy, no, będzie naprawdę grubo. Ale wydaje mi się, że ten pies jest nierówny, więc Steve miałby mniejsze szanse. Dlatego zróbmy tak. Dajmy im ciasta, żeby na pewno byli równo zregenerowani i będą się bić na gołe łokcie. Znaczy, dajmy im wędki. Stary, dajmy im wędki. Daj im wędki. To jest dobry pomysł, to mi się podoba. O nie, jeden versus jeden? Tak, jeden versus jeden. Dobra, skoro jesteście pojedzeni, kto odpadnie, ten odpadnie. Kto przeżyje, ten wygrywa. Więc uwaga, na linię. Proszę się wrócić, Oscar, bo on, ten typ się nazywa Oscar. Wróć na zieloną. Dobra, dodatkowo chciałbym dać im jump boosta oczywiście. Więc pyk, ty trzymaj jump boosta i ty trzymaj jump boosta. Start! Dobra, i teraz stary będzie naprawdę grubo, ponieważ albo ktoś kogoś zabije, albo ktoś kogoś zepchnie wędką, albo ktoś po prostu sam wypadnie, co jest całkiem możliwe. Tutaj mamy aktualnie dwóch weteranów przeżywania na piecu, ponieważ jako jedyni, znaczy na grillu w sumie. Okej, okay, chwytają się. Czy ktoś kogoś pociąga? O, patrz co robi Steve! Wziął go! Ale to była wygrana w pięknym stylu! Goddammit, widziałeś to, prawda? Tak. To było naprawdę, naprawdę piękne. A na szczęście zwycięzcą jest... Nawet nie wiem, jak to przeczytać. Nie wiem, gościu, o co chodzi swoim nickiem. Ale słuchaj, jesteś Steve'em, a ja dzisiaj mówiłem, że Steve'y nie mają w ogóle skilla. No cóż, jak widać, to jest ten 1 na 100. Wszystkie Steve'y będą, wiesz, wdzięczne za to, że po prostu pokazał, że nie miałeś racji. Tak, zrobiłeś to w ich imieniu i pokazałeś, że jednak gracze bez Minecraft Premium są czegoś warci więcej niż więzienia za piracenie gier. Ale nie będę rozwijał tematu. W każdym razie, proszę bardzo, chłop dostał Shulkera i co mu dałeś, ryby? Tak, bo upieczone. Pokazał klasę wędkarską. Okej, więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc widzimy się jutro. Cześć!